Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj aktualizacja 15.0 w praktyce. Pokażę wam najciekawsze rzeczy, które wniosła ze sobą ta aktualizacja. No i powiem wam szczerze, że mamy kilka ciekawostek, dlatego że jest coś, o czym w ogóle nie było napisane w tym opisie zmian, o którym wczoraj nagrywałem. Mianowicie mamy tutaj nowe itemki w klaserze. Jak sami widzicie, już nie mamy niestety. No jestem teraz na Paladynie głównie po to, żeby wam pokazać właśnie jak ta kopalnia złota teraz działa. Natomiast miałem tu oczywiście wszystkie itemy, jakie tylko mogłem zdobyte, no a teraz brakuje mi dla każdej klasy po kilka itemków, dokładnie po 6 itemków, dlatego że właśnie nowy secik itemów został dodany, o czym tak jak wspomniałem nie było w ogóle wczoraj nic napisane, więc to taka ciekawostka. No i tak jak mówię, na szybko przelecimy sobie to, co najważniejsze w tej aktualizacji już tak w praktyce w gierce. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, nie zapominajcie o tym, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie jeszcze pisać komentarze, co wy o tej aktualizacji uważacie. Już wiemy więcej, o co chodzi w ogóle z trybem legendarnego lochu Ultimate, do czego oczywiście też w tym filmie przejdę, no ale to wszystko na spokojnie po kolei. Przede wszystkim już mamy oficjalnie pokazane, że legendarny loszek startuje właśnie w ten piątek. W ten piątek o godzinie 16 mamy start, nowa edycja legendarnego lochu, no i co za tym idzie, będą oczywiście trzy nowe legendarne itemki, które już widzimy w klaserze, bo tak, jeżeli chodzi w ogóle o tą aktualizację, no to tak na pierwszy rzut oka, co najbardziej się zmieniło? Przede wszystkim widzimy, że tutaj troszeczkę inna czcionka, jeżeli chodzi właśnie o to menu, powiedzmy w Shakesie, o te zakładki po lewej stronie. No kwestia przyzwyczajenia, nie? Tu raczej nie wiem, czy oni to w ogóle specjalnie zrobili, czy przypadkiem, tak czy inaczej ta czcionka się zmieniła, nie wygląda to chyba jakoś za dobrze, no ale mówię, pewnie minie tydzień i w ogóle już wszyscy zapomną, jak wyglądała ta poprzednia, więc to nam się rzuca w oczy. No i tak jak wspomniałem, nowe itemki legendarne, to co zresztą było napisane w tym omówieniu wczorajszym, kto w ogóle nie widział, o co chodzi w tej aktualizacji i co dokładnie zostało zmienione, bo większość takich rzeczy, które zmienili, nie jest na pierwszy rzut oka widoczna, to zapraszam do wczorajszego filmu, gdzie robiliśmy po prostu omówienie. Natomiast tak jak nam napisali, mieliśmy tego władcę w odzieniu, tutaj teraz będziemy mieli w zasadzie nową edycję tego władcy w odzieniu, no i będziemy mieć nowy pierścionek, nowy tutaj trinkecik, czyli po prostu to w prawym dolnym rogu, no i nowy hełmik, więc te trzy itemki zostały dodane. No ale właśnie, ktoś zwrócił uwagę, że zostały dodane również nowe itemy tu w klaserze, no i dokładnie tak, jak sami widzicie, jak tutaj sobie przelecimy na koniec każdej kategorii, czyli na koniec oczywiście wszystkich broni, na koniec wszystkich zbrojek, na koniec tam wszystkich butów i tak dalej, to zobaczymy, że mamy nowy itemek, którego nie mamy po prostu jeszcze zdobytego w klaserze. Z tego co się dowiedziałem, jest to item na nie na Halloween, na walentynki. No w sumie święta dość podobne, przynajmniej dla niektórych, no ale tak czy inaczej chodzi tutaj oczywiście o walentynki. Są to itemki walentynkowe, jeszcze nie wiadomo jak będą wyglądać, no ale w klaserze już je mamy, jak widzicie tutaj nowa tarcza, tutaj mamy nową zbrojkę, nowe buty, tak samo to wszystko jest na końcu, więc łatwo znaleźć, no i tu tak samo rękawice, mamy hełmik nowy też, no i mamy na samym końcu nowy pasek, więc po prostu w skrócie nowy set itemków walentynkowych zostanie do tej gierki dodany. Oczywiście wojownik ma tych itemków 7, dlatego że jeszcze tarcza, no a tutaj mamy tych itemków dla maga i dla zwiadowcy po 6 brakujących. Od razu się pojawiło, że tak powiem, oburzenie i w sumie też byłem zdziwiony, dlaczego już teraz te itemki zostały dodane, skoro w tym momencie zaniżają klaser, no bo wiadomo, że skoro można je zdobyć dopiero na walentynki, zobaczymy w ogóle jak to będzie działać, czy tylko w ten jeden dzień, czy tam przez jakiś okres czasu po prostu te itemy będą wypadać walentynkowe, no ale tak czy inaczej, no po co je, powiedzmy, dodawać właśnie w okolicach Bożego Narodzenia, jak można było te itemki wrzucić w okolicach tam lutego, czyli w okolicach tych walentynek po prostu, tak czy inaczej z tego co Leander odpowiedział i z tego co ja w sumie zażartowałem, to bardzo możliwe, że właśnie do lutego nie będzie nowej aktualizacji i musieli kiedyś te itemki wcisnąć, więc no wcisnęli po prostu w tej aktualizacji, bo to jest już ostatnia aktualizacja przed walentynkami. Ja sobie zażartowałem, że to może być powód, no i Leander tam odpisał, że najprawdopodobniej to jest właśnie powód, więc no musieli to dodać, no bo potem zrobiliby jakąś małą aktualizację, w której by dodali, powiedzmy, tylko te itemy, no to ludzie by ich znowu zbesztali, że co to za aktualizacja, że nic nie dodali.
dodane tylko tam kilka nowych itemków. Więc tak to rozwiązali, no plus wiadomo jest taki, że każdy dostał te nowe itemy do klasera, więc każdy powiedzmy traci troszeczkę, jeżeli chodzi o ten klaser, więc no jakoś to tam się wyrównuje. No i o tym w ogóle nic nie było w tej liście zmian wczorajszej, o której nagrywałem podane, więc to taka ciekawostka, sam byłem szczerze mówiąc zaskoczony. Dobra, no mamy te nowe itemki, mamy legendarny loszek, który startuje, tak jak już powiedziałem, w piątek o godzinie 16. Zresztą już dostaliśmy informacje na pocztę, jak to tu wszystko wygląda, jakie będą eventy, więc możecie sobie zawsze zatrzymać, przeczytać albo u siebie na koncie. No ale właśnie, kolejna taka dość istotna zmiana to jest zwiększenie poziomu, a w zasadzie pojemności kopalni złota, dlatego że kopalnia złota, jak ktoś ma wysokopoziomową postać, ten wie, zapełniała się bardzo szybko. Na jakichś tam poziomach 550 w górę to było dosłownie tam 2-3 godziny i ta kopalnia złota już była pełna. Oczywiście jeżeli ktoś nie używał jakichś nielegalnych oprogramowań i tak dalej, no to bardzo dużo tracił chociażby przez noc, no bo przez noc jak się śpi, no to się tej kopalni nie odbiera. No i teraz pojemność tej kopalni złota została zwiększona od poziomu 50 bodajże tej kopalni złota, to wynosi 300 milionów. Jak widzicie, ja tutaj się specjalnie na Paladyna zalogowałem, na którym oczywiście już od dawna nie gram, no bo mamy tą kopalnię złota tutaj podniesioną na poziom 61, mamy 500 level, no i jak widzicie, mamy również 300 milionów golda w tej kopalni odłożone, tak jakby od razu jak się zalogowałem na to konto, to po prostu te 300 milionów już tutaj było, więc powiem wam szczerze, że wygląda to naprawdę dobrze i jest to bardzo fajne. Są również minusy, do czego zaraz przejdę, no ale właśnie jeżeli macie taką postać 550 plus i tak dalej, to na spokojnie już te 10, a nawet ponad 10, tam około 12-13 godzin ta kopalnia wam się będzie zapełniać, więc na spokojnie noc możecie przespać i dopiero sobie rano to złoto odebrać. Zresztą tak samo jak to działa w Akademii. W Akademii mamy tą pojemność, no ona się różni tak jakby, ale zawsze się to zapełnia 12 godzin. To jest w sumie chyba najlepsze rozwiązanie. No a tutaj w kopalni złota pojemność teraz wynosi 300 milionów, więc tak jak mówię, bez problemu te przynajmniej 10 godzin to wytrzyma. Dlatego, że z tego co się zorientowałem, co tam mi w ogóle Koksu napisał, na poziomie 632 mamy już maksymalnego golda ze wszystkiego. Czyli tutaj wiadomo, z misji już każda nam daje to 16,5 miliona, tak samo Akademia od poziomu 632, przepraszam, kopalnia złota oczywiście od poziomu 632 nie produkuje już więcej golda, tylko i to już w ogóle nie przyspiesza, bo oczywiście wpływ na to, ile golda tutaj mamy. Oprócz tego, może sobie odbierzemy w ogóle, oprócz tego, że ma oczywiście poziom tej kopalni złota, no to ma jeszcze poziom naszej postaci. Im wyższy poziom tej postaci, tym szybciej to się produkuje i wiadomo, szybciej się zapełnia. Natomiast na tym poziomie 632 to już jest maksymalna prędkość, że tak powiem, no i szybciej już po prostu nie będzie. No i właśnie na tym poziomie 632 Koksu, z tego co mi pisał, zapełnienie po tej aktualizacji kopalni złota wynosi chyba 10 godzin i 6 minut, coś takiego, więc no na spokojnie, nie? Na spokojnie, myślę, że mało kto śpi powyżej tam 10 godzin, więc na spokojnie ona się może uzupełniać, wstaniesz, odbierzesz, coś pięknego. Bardzo się cieszę w ogóle, że do tego doszło, zanim jeszcze tutaj na naszym magu chociażby wbiliśmy taki wyższy poziom, żeby po prostu tego nie tracić, bo teraz na spokojnie sobie będziemy to mogli odkładać. No i oczywiście powiedzmy, że ma to też swoje minusy, dlatego że postacie właśnie z takim wysokim poziomem 600 plus cieszą się z tego powodu, natomiast jeżeli chodzi o postacie z mniejszym poziomem, no to nie do końca, dlatego że zobaczcie, ja tutaj mam poziom 42 kopalni, 457 level, no i maksymalna pojemność wynosi 119 milionów golda, ona chyba od poziomu 50 tej kopalni wskakuje na 300 milionów, z tego co się orientuję, to akurat nieważne, no ale te 119 milionów golda będzie mi się zapełniać bardzo, ale to bardzo długo. W sensie w ogóle cała kopalnia będzie się długo zapełniać. No i teraz pamiętamy, że musimy to tak spróbować jakoś zoptymalizować, żeby przed eventem Golda zapełnić tą kopalnię, żeby po prostu tak jak teraz robimy z Akademią, powiedzmy w czwartek o godzinie 12 sobie odbieramy ostatni raz Akademię, jeżeli mamy ją na poziomie 20, no i czekamy te 12 godzin do północy, od piątku od północy mamy Weekend Expa, od razu mamy zapełnioną tą Akademię, odbieramy sobie, no i mamy bonus właśnie z tego eventu Expa, no to teraz musimy to samo robić z Akademią. No i
jak jeszcze ta akademia się zapełnia tam właśnie 10, 12, nawet powiedzmy 15 godzin, to nie ma tragedii, no ale tutaj w moim przypadku to się będzie zapełniało kilka ładnych dni, więc muszę to tak rozplanowywać, żeby odpowiednio wcześniej po prostu przestać odbierać to złoto, żeby ona się uzupełniła właśnie na czas eventu Golda, to pierwsza sprawa, no a druga sprawa, muszę się pilnować, żeby tutaj, wiadomo, taki odruch jest, jak wchodzi się na konto, to od razu pierwsze co robisz, to wchodzisz w twierdzę, odbierasz akademię, odbierasz tutaj kopalnię, duszę, no i muszę się tego oduczyć, więc to jest oczywiście minus. Także powiedzmy, że tutaj postacie wysokopoziomowe mają fajniej, no a postacie z niższym poziomem mają troszeczkę gorzej, bo ciężej to będzie po prostu ogarnąć. No, ale to tyle, jeżeli chodzi o kopalnię złota. Mamy też tu podniesione, jak widzicie, troszeczkę wyżej ten pasek ze złotem, tutaj w tym przygodomacie, tutaj tak samo w tym traktorze dusz, no ale to jest zrobione po to, żeby ta czytelność po prostu, powiedzmy, tych wszystkich tutaj rzeczy była lepsza. Kolejna sprawa, kolejna i ostatnia sprawa, tak naprawdę najciekawsza z tego update'u, to jest legendarny loch Ultimate, czyli po prostu nowy tryb tego legendarnego lochu, o którym już również we wczorajszym tym opisie zmian mogliśmy przeczytać. No i w tym ten tryb legendarnego lochu Ultimate to jest tryb opcjonalny, czyli można sobie rozgrywać legendarny loch tak jak kiedyś, normalnie, no a można aktywować ten tryb Ultimate. No i co oznacza w ogóle tryb Ultimate, bo pewnie wielu z Was ciekawi, ja tam powiedziałem, że to jest oszczędność czasu i faktycznie tak to działa, no ale Leander troszeczkę nam tutaj również na Discordzie więcej wyjaśnił i ja również będę chciał Wam to lepiej wyjaśnić, bo myślę, że naprawdę ciekawa sprawa, oszczędzamy bardzo dużo czasu, tylko muszę znaleźć tą jego wiadomość, bo on to tak fajnie wytłumaczył. Dobra, więc tak, Ultimate, ten tryb Ultimate, można go włączyć, tak jak już wspomniałem, opcjonalnie, no i głównie służy do tego, żeby oszczędzić czas. Zamiast grać 3 przejścia legendarnego lochu, to możemy grać tylko jedno przejście i dostać 3 itemy i wszystkie, w sensie wszystkie po prostu nagrody dostajemy razy 3, czyli jeżeli gramy ten tryb Ultimate, to możemy sobie ze skrzynki jednej dostać na przykład 3 epiki, jak mamy tą taką złotą skrzynkę w legendarnym lochu, jak mamy już ostatniego bossa, tego ostatecznego, powiedzmy, to dostaniemy 3 legendarne itemy zamiast jednego, więc po prostu wszystko jest razy 3. Oczywiście działa to w drugą stronę, dlatego że, no wiadomo, HP się regeneruje 3 razy wolniej, więc no musimy dłużej czekać. Tak samo jeżeli chodzi o koszt pewnie odrodzenia, no to też będzie 3 razy droższy, no bo to jakby logiczne, czyli zamiast tam bodajże 48 grzybów za full HP, no to teraz będzie tam 154 chyba, tak? Dobrze liczę, przepraszam, 144, więc po prostu no będzie to 3 razy szybsze. No i tutaj Leander jako przykład podał, że zamiast robić 12 podejść, to będzie można zrobić tylko 4, no i mieć 12 legendarnych itemków, tak jakby. Moim zdaniem fajne. Wszystko jest razy 3, tak jak napisał, itemki 3 dostajesz ze skrzynki. No, ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale moim zdaniem zdecydowanie na plus to, co już powiedziałem wczoraj. Legendarny loch, mając kilka postaci, jest bardzo upierdliwy. No, a teraz jak będziemy mogli jednym ranem zrobić tak jakby 3, to będzie to naprawdę świetne. No, ale zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie w praktyce. Jeszcze na koniec Wam powiem, że będzie prawdopodobnie, bardzo mnie tu świetla w ogóle, o teraz troszkę lepiej, to tło takie zimowe. Na sam koniec Wam jeszcze powiem, że pewnie będzie streamek około 16:15 z otwarcia tego legendarnego lochu w piątek na Twitchu, to tam możecie sobie zafollowować, natomiast druga sprawa to, z tego co wiem, będzie ode mnie również jakaś niespodzianka, pewnie wrzucę o niej informację na kanał w piątek o godzinie 16, czy tam na Discorda, no gdzie tam się da, standardowo na wszystkie moje socjale, więc również polecam śledzić, bo właśnie z okazji otwarcia tego legendarnego lochu jakaś tam niespodzianka ode mnie dla Was, powiedzmy, ma być, więc tu jeszcze na koniec o tym wspomnę, no i chyba tyle. I chyba tyle, takie najciekawsze rzeczy, o których powinienem Wam powiedzieć. O, zobaczcie, tutaj nam ładnie brakuje tych 3 itemków, to są właśnie nowe itemy. Jeszcze nie wiadomo, jak one wyglądają, pewnie dowiemy się dopiero w piątek, jak już odpalą ten legendarny loch. No ale tak samo te itemki halloweenowe, przepraszam, Boże, czemu mi się ciągle myli, walentynkowe oczywiście, też nie wiem, jak wyglądają, zobaczymy w praktyce. No ale, no myślę, że fajnie, myślę, że fajnie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie tutaj działać. I chyba tyle, nie? Chyba omówiłem takie najważniejsze zmiany, o których powinienem wspomnieć. Wszystko. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Muszę tutaj przypomnieć, że po raz kolejny będę zmuszony przerzucić ten film, o którym wspominałem już we wczorajszym filmie, na jutro. Jutro i tak nie miałem żadnego filmu nagrywać, więc po prostu dostaniecie o 16 ten, który już wczoraj zapowiadałem, no bo dzisiaj chciałem Wam nagrać właśnie informację o tej aktualizacji, skoro już weszła. Więc jutro o 16 film o Wielkim Grzybiarzu.
kojarzył, ale więcej nie zdradzam. To tak jeszcze informacyjnie. Dziękuję pięknie za uwagę, raz jeszcze za oglądanie. Subskrybujcie z dzwonem, żeby nie przegapić niespodzianki i innych filmów odnośnie aktualizacji informacji Shakesowych. Zostawiajcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i piszcie komentarze, co wy uważacie o tej zmianie. Czy to właśnie kopalni złota, czy to tutaj właśnie tego legendarnego lochu Ultimate, tego trybu w zasadzie. No i możecie po prostu swoje opinie standardowo wyrażać. Chętnie sobie poczytam. Dziękuję chyba po raz trzeci za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!